Chciałbym się pana zapytać o obecną sytuację na terenie tutaj Kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego. To znaczy na chwilę obecną sytuacja się nam stabilizuje, bo woda w Nilu zaczęła opadać powolutku, także teraz nasze działania właściwie polegają już na pompowaniu wody z zalanych pomieszczeń, piwnic, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, ewentualnie jakieś rozlewiska. Zabezpieczone zostały budynki workami tam, gdzie była taka możliwość, tylko czyli te otwory drzwiowe okienne. Zabezpieczona została szkoła numer 1, tak samo, bo też tam groziło, że po prostu woda z Nilu do niej wejdzie. Na chwilę obecną do nas wpłynęło od wczoraj, od godzin południowych, 137 zgłoszeń. Obsłużonych już jest tak, mówię, około 120, do kilkanaście jest teraz po prostu obsługiwanych lub tam jakieś powoli czekają kolejności, bo cały czas jeszcze na zgłoszenia wpływają. I to są, to mówię, no pompowania piwni, przetykanie przepustu, kwestie zalanych dróg, uszkodzonych dróg nawet, bo przepusty pomywały drogi, no część dróg jest nieprzejezdnych, pozamykanych, tak to wygląda na chwilę obecną. A najpoważniejsza sytuacja w jakiej gminie jest? Gmina Kolbuszowa, proszę pana, najpoważniejsza. Aha, tak właśnie myślałem. Gmina Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna konkretnie. Tam była ewakuacja dwóch rodzin z tej szeregówki na ulicy Mieleckiej. Aha, w tych nowych szeregówkach tam, tak? Tak, w tych nowych, tak. Dwie rodziny tak tam były ewakuowane na ulicy Zielonej. A może pan określić, ile zastępów i strażaków brało udział w akcjach do tej pory? Proszę pana, ogólną liczbę to panu na chwilę obecną nie powiem, natomiast powiem panu tylko tyle, że praktycznie wszystkie jednostki z terenu powiatu kolbuszowskiego, za wyłączeniem jednostek gminy Raniżów, które tam nie było zdarzeń, wszystkie praktycznie brały udział. U nas są zwiększone stany osobowe na stanowisku kierowania w podziale bojowym. Z Raniżowa tylko te trzy jednostki, które są w rezerwie, czyli Raniżów, Staniszewskie i Wola Raniżowska były stawiane do Kolbuszowa. O mniej więcej od której godziny strażacy działali? Od wczoraj? Zaczęło się w godzinach południowych. No i później taka już większa akumulacja, większej ilości zdarzeń, to zaczęło się tak około godziny 17. Ale już od godziny tam 12:30 chyba już było w Lipnicy, podstawiona była posesja, potem właśnie ta część Kolbuszowa Dolna. No i to się tak całą noc do tej pory ciągnie. No teraz wychodzą skutki, tak samo wywala opalać na po prostu piwnicy, nie piwnicy, trzeba popompować. No dzięki temu, że ta woda wschodzi, spływa, no to wie pan, no nie będzie przybywało, nie tak jak w nocy tam cały czas tam przybywało wody, bo dolewało strasznie. Niesamowicie, tam trzeci stopień ostrzeżenia był do godziny 10 dzisiaj, także no miejmy nadzieję, że to jakoś się może ustabilizuje, chociaż kontrolerzy różnie mówią, że do piątku jeszcze może być różnie, nie? My jesteśmy przygotowani na podjęcie wszelakich działań, natomiast no prognozy są takie, jakie są, jesteśmy przygotowani na to, co będzie się działo i od pełnej gotowości, można powiedzieć, i ochotnicy, i Państwowa Straż Pożarna.